Co ja mam z tym wiązać? Impreza z wąsem. Czy Jarosław Iwaszkiewicz, ale mogę bez Majka? Big Book Festival jest imprezą, poza tym, że jest imprezą z wąsem, to jest imprezą z dowcipem, ale rzeczywiście jest pospolitym ruszeniem dla entuzjastów czytania. I to jest festiwal, który tworzy przez cały rok kilkoro ludzi, ale przez kilka miesięcy, przez kilka tygodni robią to dziesiątki osób, instytucji, organizacji i firm, które często z dobrej woli angażują swój czas, swoje środki finansowe, ale też wysiłki. I dzięki temu przez dwa dni Warszawa jest naprawdę miastem czytelników, takim miejscem, gdzie właściwie można wpaść na literaturę za rogiem. Literatura czyha na dworcach, na schodach ruchomych, w domach towarowych, u fryzjerów, w hotelach. To jest festiwal, na którym ja staję się bardzo kulturalna. A to jest naprawdę wyjątkowe! Powstaje w pomysłach, powstaje w całej koncepcji, w głowach kilku ludzi, którzy kochają czytanie. I tak na przykład tegoroczne zabawy z Jarosławem Iwaszkiewiczem wynikają z absolutnie autentycznej fascynacji jego twórczością. Ja wypowiadam się tak bardziej spontanicznie. Tu jest kolega od inteligencji. Ja zgadzam się z koleżanką, że to jest festiwal, który uczy nas tego, jak przestrzegać dobrych zasad i manier, jak sięgać po interesujące książki i jak rozmawiać o nich bez takiego poczucia zawstydzenia, które mi towarzyszy całe życie. Udało nam się zaprosić 20 niezwykłych polskich artystów do tego, żeby podczas maratonu literackiego Iwaszkiewicza Sprawy Osobiste, jeżdżąc pierwszymi powojennymi warszawskimi schodami ruchomymi, w górę i w dół, czytały z nami utwory Jarosława Iwaszkiewicza i przeróżne postaci, których nie trzeba namawiać, które reagują w ułamku sekundy i mówią tak, będę i nie pytają o pieniądze. Wąs był ostry, to najważniejsze.